Już za chwilę w sali za moimi plecami odbędzie się spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu. Wolontariat międzynarodowy, alternatywa na wakacje. To temat spotkania. Zobaczmy, jakie wymogi należy spełnić, aby pojechać na wyjazd i dokąd możemy się wybrać. Zapraszam Państwa na materiał. Nasze projekty skierowane są generalnie do młodzieży, do ludzi pomiędzy 18 a 30 rokiem życia. Są też projekty, na które mogą wyjeżdżać ludzie młodsi. Jest to wolontariat krótkoterminowy. Jeżeli chodzi o wolontariat długoterminowy, jest to 18-30 lat. Są to młodzi ludzie, którzy są ciekawi świata, chcą poznać różne kultury, różne ciekawe miejsca zwiedzić oraz pomóc ludziom przy okazji i zrobić coś ciekawego. Na dzisiejszym spotkaniu było sporo osób. Jak oceniacie je zainteresowanie uczestników? Zawsze jest nam miło gościć w jakimś miejscu i opowiadać o wolontariacie w ramach zachęcenia i szerzenia, czym jest wolontariat, jakie korzyści z tego możemy mieć. Dzisiaj rzeczywiście była dosyć spora grupa osób i cieszy nas to i mamy nadzieję, że część z nich z częścią z nich spotkamy się ponownie i będziemy mogli wysłać na któryś z naszych projektów. Jest z nami tej uczestniczka, która przyjechała tym razem do Polski z Hiszpanii. Christina, powiedz, Tom, dlaczego tu przyjechałaś? Nie przyjechałam do Polski jako do kraju. Przyjechałam z powodu projektu. Wydał mi się bardzo interesujący. Mam kilka doświadczeń, którymi mogę się podzielić z Polakami. Ostatecznie poczytałam trochę o Polsce i stwierdziłam, czemu nie. Stąd zdecydowałam się i jestem tu. No i jak się tu czujesz? Czuję się dobrze. Wiosną jest sympatycznie, nieco gorzej zimą. Ludzie są świetni, nie mogę narzekać też na szkołę i na innych wolontariuszy. Uważam, że pobyt tu to dla mnie spora szansa. Które miejsca cieszą się największym zainteresowaniem? Jeżeli chodzi o ten rok i WorkCampy, to w tym roku duże zainteresowanie ma Korea i Islandia. Jeżeli chodzi o projekty długoterminowe, to już tutaj zależy, czy wybieramy dane państwo, czy wybieramy projekt, ale chyba nie ma jakiegoś takiego jednego miejsca, gdzie byłby tylko tam, gdzie by chciał wyjechać. No to jest takim przez lata największym zainteresowaniem cieszą się jednak kraje europejskie, są głównie wolontariusze wyjeżdżają do Francji, do Niemiec. Ale ciągle coraz dalsze kierunki zyskują na popularności, także tak jak Gosia wspomniała, Korea jest takim nowym trendem. A biorąc pod uwagę Wasze dotychczasowe doświadczenie, powiedzcie mi w paru słowach, jakie najważniejsze, co było dla Was najważniejsze, co najciekawszego zdobyliście, co Wam to dało? Doświadczenie, możliwość spotkania ludzi z całego świata i nauka od nich na temat ich kultury, ich sposobów życia, ich patrzenia na świat, zdobycie doświadczenia. Po tym, co wysłuchałyście z prezentacji, co było powiedziane na spotkaniu, czy macie jakieś swoje typy, jeżeli chodzi o długość takiego wolontariatu albo o miejsce, które chciałybyście odwiedzić? Ja myślę, że na początek to ten work camp, myślę, że 2 tygodnie, tydzień to będzie taki początek, a jeżeli to naprawdę się spodoba, to myślę, że wyjazd na rok po ukończeniu 18 roku życia to naprawdę będzie bardzo fajny pomysł. Też się zgadzam tak samo. A macie może już jakieś typy, co chciałybyście robić na takim wolontariacie, czy pomagać ludziom, czy też bardziej wolontariat ekologiczny? Znaczy, wydaje mi się, że pomagać ludziom tak raczej. Tak, właśnie takie kulturowe, albo właśnie też pomagać. Pomagać ludziom, myślę, że to jest najlepsze, co może być. A raczej Europa, czy gdzieś dalej, gdyby była taka możliwość? Chyba, jeżeli to ma być jakiś taki pierwszy, to raczej od Europy, a później już się można zastanowić, czy dalej, czy jeszcze w Europie jakieś miejsce. Jak widać, wolontariat międzynarodowy to wspaniała okazja nie tylko do poznania ciekawych krajów, ludzi, a także podszkolenia swojego języka. To także szansa na nowe doświadczenia. Więcej informacji szukajcie na stronie internetowej.
www.workcamps.pl. Możecie także nas odwiedzać w biurze w Warszawie. Mam biuro przy ulicy Marszałkowskiej, także zapraszamy serdecznie. Zapraszamy.